Następny dzień. Inga skontaktowała się z adwokatem, żeby złożyć apelację do pisma z administracji budynku. Po spotkaniu wraca do domu. 52-letnią kobietę denerwuje to, że jej miejsce parkingowe przed blokiem jest zajęte przez samochód sąsiada. No nie, ty Michał, widzisz to, co ja widzę? Szlak mnie chyba trafi. Ten dupek znowu zaparkował na moim miejscu. No i co teraz? No, to co teraz? Teraz weź tak stań i go zastaw. Ale mamo, zobacz, tu jest miejsce, tam, może gdzieś nie idzie. Nieważne, ale on się nie nauczy rozumu. Trzeba go zostawić. Tak stań, jak ci mówię, dobrze? I nie dyskutuj. O, ludzie, wiesz co, no ale nie powinniśmy takich rzeczy robić, mamo. A on powinien? Poczekaj, no niech cofnę. To jest moje miejsce. I ci nauczy. Jak tak nie zrobimy, to on wiecznie będzie tak robił. Ja już nie mam siły na tego głupka. O, wiesz co, kurczasz mi głupio, wiesz? Nie jemu będzie głupio, a nie tobie. Nie przejmuj się. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pani, a można odjechać? Nie, nie można, nie można. A dlaczego pan stanął na moim miejscu? Pani zostawiła w ogóle? A czemu pan stanął na moim miejscu? Nie, jak? Ja chyba jestem ślepy, proszę pani, bo to nie ma napisane, że to jest pani miejsce. No jak nie, pani miejsce? No rzeczywiście jest pan ślepy, bo pan nie widzisz, no, ale jest moje miejsce proszę parkingowe. Proszę zrozumieć, kobieto, że się ale ja na po prostu, tym miejscu no, ja parkuję, jechać, proszę pan, ale tu, od 15 lat. A czy to, nie wiem, czy to jakieś gabaryty są nie takie, że pan się nie zmieści? Tutaj a nie mógł pan gdzieś stanąć? Ale panie pierwszy raz. Pan jest kierowcą, może pan przedstawić ten samochód? Nie może. Byłem naprawdę wściekły. Dość, że mnie zablokowała, mogła stanąć obok, jeszcze uważała, że ma przy tym rację. To było chore jakieś. Ma pani swój parking pod ziemią, tak? A gówno, nie może pani stanąć czy ja tam. Czy ja mam garaż, czy nie mam garażu? To jest ale, moja sprawa. Ale ja tu mieszkam parking, 15 lat. Kobieto, Chryste, parkuję na tym miejscu od 15 lat. A pan ale się dopiero sprowadził i pan uważa, co, że. Ale to, że pani 15 lat mieszka, to co, może pani cała kamienica jest może. No, to, nie wiem, bo się pogubiłem w tym wszystkim. Chodę dyskutować. Parkuję jak najbliżej domu, co jest oczywiste, jest to parking publiczny. To, że ona sobie wymyśliła, że to jest jej prywatne miejsce, to straszna złośliwość z jej strony. To jest celowo, żeby pan się nauczył rozumieć. Ale ja panią proszę też ładnie, żeby pani przedstawiła ten samochód. To świetnie, że pan prosi. No, naprawdę tak ciężko ruszyć się obok dwa metry i przedstawić samochód? Poszedł ty w cholerę. Już kurczę, mi no szlak mnie chyba trafi, będzie mnie zaczepiała. Głupek jeden, to on nie umie jeździć, bo ja już przyuważyłam, że z tymi dechami takimi jeździł z tyłu samochodu. Zresztą, tak, podejrzewam, że to chyba on na mnie doniósł z administracji. Ja z tym załatwię. Bardzo się śpieszyłem i dlatego wezwałem taksówkę. Obiecałem sobie, że następnym razem tego już jej nie daruję.